Stawki za śmieci proponujemy, aby pozostały niezmienne, mimo że koszty rosną, ale mamy pewną nadwyżkę. O tą nadwyżkę zresztą opozycja jeszcze w poprzedniej kadencji toczyła kopię i wokół tego w ogóle część radnych koncentrowała swoją kampanię, zachęcając łodzian do składania wniosków różnych do sądów. Okazuje się zresztą, że bezpodstawnych. Tym niemniej my uważamy, że te ceny są w sposób zrównoważony i racjonalny skalkulowane. One umożliwią to, że przez następnych parę lat nie będzie podwyżki. To, co przygotowuje opozycja, jest pewnego rodzaju założeniem, iż no, jeżeli się te ceny znacznie obniży, to może się więcej śmieci pojawi. To tak do końca nie jest. Musimy sfinansować z tych środków te wydatki, które są określone. Oczywiście opozycja mogłaby sugerować, że możemy przez pół roku skonsumować tą nadwyżkę, którą w tej chwili posiadamy, nie rozkładać jej na przykład na dwa lata, tylko później jak będzie trzeba podnieść podwyżkę, to opozycja nie będzie już nic wspominała o tym, że była jakaś obniżka, tylko będzie nas znowu za podwyżkę obciążała. Stawki w Łodzi nie są wygórowane w stosunku do innych miast i sądzę, że utrzymanie ich na tym poziomie, co w poprzednim roku, jest dobrą wiadomością dla łodzian i tym, że się staramy dobrze gospodarzyć. Natomiast no, obiecywanie gruszek na wierzbie, czy też obniżek, które wkrótce musiałyby się zakończyć podwyżką, jest trochę niepoważne. Stawki te proponowane przez miasto pozostają na tym samym poziomie, czyli 7 zł i 12 zł. My jako Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej będziemy głosować za utrzymaniem tych stawek, gdyż uzyskaliśmy informacje na komisjach Rady Miejskiej, że stawki te pozwalają na zbilansowanie gospodarki odpadami w naszym mieście. Według wyliczeń Wydziału Gospodarki Komunalnej stawki te powinny być na poziomie wyższej, czyli 9,15 zł. Ale nadwyżka, którą miasto utrzymuje, pozwala na to, aby te stawki pozostały. I chciałam zaznaczyć, że jeśli chodzi o kwoty, czyli te 7 i 12 zł, to podwyżek w zakresie gospodarki odpadami nie było od 2 lat. Też dzięki akcji Sojusz Lewicy Demokratycznej stop podwyżkom opłat miejskich. W 2014 nie było podwyżek, ale również dzięki realizacji porozumienia koalicyjnego Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w roku 2015 również nie było tej podwyżki i to się również dotyczy opłat za wodę i ścieki, bo dzisiaj również będziemy mieli na sesji Rady Miejskiej procedowaną uchwałę dotyczącą wzrostu tych opłat za wodę i ścieki. Dla rodziny trzyosobowej to jest wzrost około ponad 6 zł, dla rodziny czteroosobowej jest to za wodę i ścieki ponad 8 zł i tak jak zaznaczałam, jest to niezbędne, aby zbilansować budżet i przez 2 lata tych podwyżek nie było. I również na jednej z komisji padła propozycja, aby wesprzeć rodziny wielodzietne, jeśli chodzi o uzupełnienie tego braku, które ponieśli wskutek zmian w ustawie gospodarki odpadami w naszym mieście. Uważamy to za bardzo dobry pomysł i jeśli będzie taka uchwała przedstawiona przez miasto, będziemy się przyglądać i pozytywnie rozpatrywać tą uchwałę. Rada Gminy nie ma kompetencji co do ustalania ceny za wodościek. Może podjąć uchwałę, może jej nie podejmować, a i tak regulacja wchodzi w życie na podstawie porozumienia między zarządem ZWiKu a prezydentem miasta Łodzi. W związku z tym nie ma tutaj co dywagować, czy są to opłaty za wysokie, czy za niskie. One zawsze z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca są za wysokie. Co do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to musimy pamiętać, że na skutek zawyżonych stawek od 2013 roku miasto zebrało od mieszkańców o 60 milionów złotych za dużo. 60 milionów złotych mogłoby zebrać mniej, żeby tak czy tak sfinansować funkcjonowanie tego systemu, a w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie dzisiaj wnioskowało, złoży poprawkę do uchwały o obniżeniu stawki za odpady posegregowane do 5 zł.
Będziemy także w najbliższym czasie oczekiwali od prezydenta miasta Łodzi, czy też zgłaszali własną uchwałę o obniżeniu tych stawek dla rodzin wielodzietnych, bo taka jest możliwość na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, którą w ostatnim czasie podpisał pan prezydent Duda.